Ona chyba, ona chyba, 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 ch
Czego amatorów dzielimy? Państwa tutaj widzieć u nas na trzecim regionalnym festiwalu Kołocza. To, że Państwo jesteście tak licznie tutaj zgromadzeni, świadczy tylko o tym, jaką popularnością cieszy się ta imprezka. Ale drodzy Państwo, nie byłoby tego regionalnego festiwalu, gdyby nie inicjator i pomysłodawca, którego już za momencik mam tutaj przyjemność na naszą scenę bardzo serdecznie zaprosić wraz z towarzyszącym mu gościem. A zatem bardzo serdecznie zapraszamy pana Bogdana Marcinkiewicza, który jest posłem do Parlamentu Europejskiego i wraz z panem senatorem Rzeczypospolitej Polskiej Adamem Zdziebło oficjalnie otworzą trzeci regionalny festiwal Kołocza. Pan Adam razem z nami, brawa, pan Bogdan z nami. Dzień dobry, szanowni państwo, spotykamy się tutaj w Żorach w tym namiocie już po raz trzeci. Kolejna edycja, jak zwykle państwo jesteście. Ja przede wszystkim was wszystkich witam bardzo, bardzo serdecznie. Ogromnie się cieszę, że kolejny raz chcecie spróbować tego naszego, swojskiego, śląskiego Kołocza. Bardzo za to wraz z Bogdanem Marcinkiewiczem dziękujemy. Witamy oczywiście gości oficjalnych. Pana posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Krzysztofa Gadowskiego. Tam z tyłu się ukrywa. Witamy żorskich radnych, których jest tutaj wielu. Przepraszam bardzo, że nie wymienię wszystkich z imienia i nazwiska, ale jest pan Krzysztof Mętlik, jest pan Jerzy Marciniak, jest pan radny Huzarewicz, jest pan radny Sobik i na pewno są i pozostali. Witam państwa bardzo serdecznie również. Witam oczywiście naszych głównych bohaterów dzisiejszego spotkania, czyli wszystkie panie i panów, ale przede wszystkim panie reprezentujące koła gospodyń wiejskich z tej całej części południowo-zachodniej naszego województwa, województwa śląskiego. Witam was bardzo, bardzo gorąco. Jeżeli pozwolicie, to przekazałbym teraz głos Bogdanowi Marcinkiewiczowi, naszemu reprezentantowi w Parlamencie Europejskim, który również nie tylko jest z nami po prostu, że reprezentuje nas w Brukseli, ale także jest tą osobą, która każdego roku bardzo mocno angażuje się w organizację tego przedsięwzięcia i to nie tylko swoją osobą, ale także bardzo mocno finansowo jest takim naszym, tu powiedziałbym, głównym udziałowcem i zawsze z dużą ochotą, z dużą chęcią nas wspiera i pomaga. Ja mam nadzieję, że to będzie trwało jeszcze kolejne lata. I jeszcze na koniec równie ważne osoby, które są też potrzebne i o których państwo mogliście Kołocz kupić, a datek przekazać na hospicjum, czyli witam przedstawicieli zakładów cukierniczych, którzy reprezentują firmę Król, firmę Christo i firmę Witoszek, a już teraz oddaję głos panu Bogdanowi Marcinkiewiczowi. Tak, pan senator wziął i oddał mi głos. Ja jestem teraz w bardzo niezręcznej sytuacji, bo Adam powiedział wszystko. Ja nie jestem, nie tylko jestem jakąś osobą, która tutaj wspiera tą inicjatywę, ale jestem też przez cały rok, stety czy niestety, ale zjadaczem Kołocza i dzisiaj jakże się próbował oblec, to że szukał takiego kapota, żeby się do niego wbił, ale przez ten rok naprawdę dużo imprez było kołoczowych, które spowodowały, że niestety, ale trochę ten knefel, ten drugi jest nie do zapięcia. To po pierwsze. Po drugie, rozmawiając z panem senatorem, pytam się, czy jest jakaś impreza tego typu i tej rangi w okolicy. No więc on mówi, że nie. Ja się z tego bardzo cieszę. Można to nazwać, że ta impreza ma swoją nazwę, ale ja bym ją nazwał też Kołoczowe dożynki. Naprawdę po wszystkich dożynkach, które, na których byliśmy i które widzieliśmy,
ten dzisiejszy dzień może być spokojnie nazwany kołoczowe dożynki. Takie podsumowanie właśnie roczne, które ma miejsce dzisiaj. Dołączam się do tego wszystkiego, wspieram, cieszę się bardzo, że mogę być z Państwem dzisiaj. Życzę wszystkim dobrych smaków, a nam wszystkim, którzy będziemy musieli zdecydować, który kołocz jest najlepszy, no Państwo muszą nam dla nas trzymać kciuki, bo naprawdę jest duży problem. Dziękuję bardzo. A zatem, drodzy Państwo, oficjalne otwarcie już za nami. Ja myślę, że to, co przed chwileczką pan poseł Bogdan powiedział, to jest po prostu żywa reklama tego, jak wspaniale ten kołocz, który tutaj dzięki pracy i wysiłkowi tych wszystkich pań, które stoją i naprawdę próbują Państwu tutaj swoje umiejętności przekazać w postaci tego kołacza i na pewno zniknie co do ostatniego okruszka. A było wcześniej także mówione, że każda kwota zebrana z zakupu tego kołocza idzie na bardzo szczytny cel, na hospicjum w Żorach. Także, drodzy Państwo, nie szczędźmy uśmiechu dla tych pań, które przygotowały dzisiaj, upiekły specjalnie ten kołocz. No i oczywiście otwórzmy nasze serca i otwórzmy nasze portfele, bo na pewno osoby, które skorzystają z całej sumy, którą tutaj dziś zgromadzimy, zostanie ona zadysponowana bardzo dobrze i myślę, że niejednokrotnie pomoże komuś ocalić na przykład życie. I nie tylko. Drodzy Państwo, no bądźmy otwarci. Tak jak dzisiejszy festiwal. Otwarte? Otwarte. Dobrze. Także bardzo serdecznie dziękujemy. Ale oprócz tych kulinarnych rozkoszy, które tutaj dla Państwa przygotowali organizatorzy, a wśród organizatorów jest także Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach, za co bardzo serdecznie dziękujemy, oprócz Pana pomysłodawcy, Pana senatora, związanych stricte z naszą śląską muzyką. Drodzy Państwo, to jest najlepsza ludowa muzyka, jaka może być. Nasza rodzima śląska i oczywiście każdy Ślązak, każdy, kto jest mieszkańcem śląskiej ziemi, na pewno niejednokrotnie się z nią zetknął i oczywiście za każdym razem tak samo oczekuję, żeby go porwała do rytmu, porwała do tańca, a kto z Państwa będzie znał piosenki, które tutaj już za chwileczkę padną z naszej sceny, to bardzo serdecznie zapraszamy także do wspólnego muzykowania. Drodzy Państwo, tą część artystyczną, czyli występy naszych niesamowitych zaproszonych gości, poprowadzi dla nas pani Jadwiga Gajewska, która, jak się dowiedziałam, jest niezmordowanym inicjatorem wszelkich takich artystycznych występów tutaj u nas na Śląsku i nie tylko w Żorach, ale dokładnie w całym naszym regionie. Od 38 lat działa w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, ale mówię, że w Częstochowie to ona jest, bywa rzadko. Ona jest wszędzie po prostu. Jest takim łącznikiem dla każdego zespołu koła gospodyń wiejskich, które działają właśnie w naszym regionie. Pani Jadwiga Gajewska już tutaj do nas za momencik podejdzie. Zaraz, za chwileczkę już podejdzie. O, pani Jadwiga już tu z nami jest. Ja bardzo serdecznie zapraszam. Pani Jadwigo, bardzo serdecznie zapraszam. I to ona przedstawi teraz Państwu, jakiż to zacnych gości mamy tutaj dzisiaj dla Państwa zaproszonych, ażeby mogli nas ubawić naszą śląską gotką, śląską muzyką i śląskim humorem. Drodzy Państwo, przed Państwem pani Jadwiga Gajewska i tylko pani Jadwiga Gajewska. Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie na trzecim regionalnym festiwalu Kołocza Swojskiego. Drodzy Państwo, mamy zaszczyt szczególnie przywitać wszystkie koła gospodyń. Za chwileczkę to oficjalnie jeszcze z panem senatorem przywitamy. Ale chcę teraz powiedzieć cel, sens tego w ogóle naszego, tej dzisiejszej imprezy. Drodzy Państwo, głównym celem to jest oczywiście zachowanie dziedzictwa kulinarnego, kulturowego, przekazywanie tradycji młodym pokoleniom, żeby po prostu to zachować od zapomnienia, ocalić od zapomnienia. To, co te panie dzisiaj przygotowały, to jest naprawdę niesamowite. Niesamowite. Oczywiście kołocz, który będziecie mogli Państwo skosztować, kołocz, który jury szanowne oceni. Ja może przedstawię jeszcze gremium jury.
Drodzy Państwo, a więc tak, te wspaniałe swojskie koło Trzwojskie będzie oceniać między innymi Państwu wszystkim znany Regimiusz Rączka. Cieszycie się, prawda? To jest autorytet. Również w skład jury oczywiście będzie oceniał pan senator Rzeczpospolitej Adam Zdziebło, pan europoseł Bogdan Marcinkiewicz i cukiernik, oczywiście znawca, który już tak naprawdę od takiej strony technologicznej, nie wiem jeszcze jakiej, oceni pan Tomasz Witoszek. Jest szanowne jury, a ja teraz może bardzo serdecznie zaproszę pana senatora. Razem chcemy tak bardzo godnie, z wielkim uszanowaniem powitać wspaniałe koła gospodyń, które przygotowały ten kołocz. Zobaczycie państwo, z jakiego regionu będziecie mogli dzisiaj spróbować zdegustować kołocza. A mianowicie, całe żory jako gospodarze, czyli żory Osiny, witamy serdecznie. I pani Stanisława Nisporek, przewodnicząca. Witamy koło gospodyń z Rownia pod przewodnictwem pani Weroniki Kąsek. Oczywiście również witamy żory Rój, pani Jańczyk Anna. Witamy serdecznie. Ja, działchy z raja muszą być. I teraz witamy serdecznie koło gospodyń z Kokoszyc pod przewodnictwem z panią Zofią Widenką. Koło gospodyń Radlin 2 i pani Pośpiech Irena. A z kolei pani Krystyna Lamczyk przewodniczy kołu z Tworkowa, to jest gmina Krzyżanowice. Koło gospodyń z Krzyżanowic Owsiszcze i pani Panek Krystyna. Pawełek Krystyna, przepraszam. Pani Zofia Kamer z Rybnika Gotartowic i koło gospodyń z Gotartowic. Gościnnie, i dlatego tak bardzo serdecznie i chętnie tu oczywiście goszczą również Rybnik Ligota, Staneczko Małgorzata, koło gospodyń Rybnik Ligota. A teraz Jastrzębie Zdrój, to nie tylko Jastrzębska Spółka Węglowa, ale także koła gospodyń wiejskich i mamy koło gospodyń z Moszczenicy z panią Anielą Ledwoń. I koło z Jastrzębie Zdrój, Borynia, pani Wojt Maria. Witamy serdecznie. Koło gospodyń z Jejkowic z panią Krystyną Pustelnik. I Lenor Krystyna i koło gospodyń Pogrzebie, gmina Kornowac. Również z Kornowaca, ale z Żuchowa, koło gospodyń z panią Dorotą Wieczorek. Koło gospodyń z Kobyli, też Kornowac i pani Jadwiga Kabut. Witamy serdecznie. I jeszcze jedno koło z Jastrzębia, tym razem z Ruptawy z panią Dorotą Kowal. Koło gospodyń Mazur Maria i Przegędza, gmina Czerwionka Leszczyny, też gościnnie. I jeszcze, drodzy Państwo, takie szczególne, tak też typowo gościnnie, koło gospodyń z Boguszowic, pasjonatki robótek ręcznych, przy drzwiach pierwsze właśnie można popatrzeć, pooglądać. Witamy bardzo, bardzo serdecznie. A teraz, drodzy Państwo, przed nami do godziny 19 cały czas bawimy się, czyli rozkosz iście ludowa. I ja już zapraszam pierwszy zespół z Kokoszyc, który przed Państwem wystąpi. Zespół Kokoszyczanki. Są Panie gotowe? Zapraszam serdecznie. Ślicznie, dziękujemy bardzo panu senatorowi. Drodzy Państwo, ja tylko chciałabym przypomnieć, że pierwsze takie posiedzenie jury, o którym tutaj pani Jadwiga wcześniej wspomniała, bardzo zacne osoby w ogóle będą siedzieć w tym jury, gdzieś około godziny 16, a więc te wyroby, które znajdują się przed naszą sceną, o okolicach godziny 16 na pewno znikną po prostu też co do okruszka z talerza, a jury na pewno będzie miało słodki orzech do zgryzienia. A teraz to już tylko uczta artystyczna. Zapraszamy.
Jeszcze w międzyczasie, jak będziecie słuchać Państwo zespołów, to oczywiście szanowne jury również przejdzie i z każdym kołem indywidualnie porozmawia, zobaczy, oceni właśnie wystrój poszczególnych stanowisk. Także proszę to wszystkie te ładne rzeczy jeszcze zachować. No i potem dopiero będzie ocena tych jury. A już przed Państwem zapraszam bardzo serdecznie Kokoszyczanki. Zespół z Kokoszyc, drodzy Państwo, Wodzisław Kokoszyce. Thank you.
się tutaj wzdłuż tych naszych stanowisk. Panie już z niecierpliwością czekają na werdykt i ocenę nie tylko samego coacha, ale także stanowiska. Ale żeby to mogło się stać, potrzebne nam są do tego odpowiednie osoby. I właśnie teraz na tą scenę zaprosimy przewodniczącego jury, który dzisiaj będzie między innymi oceniał te wyroby oraz stanowiska. Nieoceniony pan Remigiusz Rączka. Ja sobie muszę mikrofon wyciągnąć, bo ja jest za wielki. Witam pięknie. Roztomili ludzkowie. Jakże sam show to woniało już od parkingu, a to jest najlepszy dowód tego, że dzisiaj se pomaszkecymy i to dobrze. Kochani ludkowie, co tu dużo gadać. Kołocz jest najlepszy na świecie i oto zawsze godzę, że to jest najzdrowsze ciasto, bo drożdżowe jest zdrowe, a jeszcze jak jest ze swojskich produktów, a takich tu dzisiaj nie brakuje, wszystko na maśle swojskim, ogrzoty, syr, no co tu dużo gadać, będzie smakowało na pewno dobrze. Joza zaraz slazuję z tej biny i z szanownym jury, z panem Marcinkiewiczem, z panem senatorem Zdziepło i z panem Witoszkiem będziemy oceniać stanowiska, jak się prezentują, a potem to już tu se ino siedniemy i będziemy maszkiecić. A oceniać będziemy i posypka, bo to nie jest posypką hop-siup, to trzeba dobrze kłaść. Nie śmi ani za fest zleżeć, nie śmi być rozjechaną, musi troszkę stoć dziubek, nie? Musi być chrupko, słuchajcie, to tak nie ma. Filung to jest podstawa, ale ciasto też. No i te tajniki będziemy zgłębiać, ja mam swoje małe tajemnice, o nich powiem nie skorzy, a będziemy próbować roztomań te kołocze, a pamiętajcie, że dobry kołocz nie ma zły. Swojski kołocz, bo nazwa śląski nam zgrzytli z Opola. Co zrobić? Mamy swojski kołocz, mamy festiwal, tuż idziemy próbować. Na razie, pyrsk! Dobry państwo i kabarety. Kabaret z żonem Osiny. Ja, ale my teraz oceniamy wyższe stanowisko. Próbować.
Ja mam ale
i specjał wysoki. Jak zawodem to kołoczki. Weselne pierwsze okrągłe, nie? Od rana jej buciki już błyszczą na glans i
I sukienka jest wyprasowana. Panna Ancia dziś idzie na bal. A dzisiaj żona grają. Bawią się panie, panowie. Takie wspaniałe zabawy nie zapomina człowiek. Dziewczęta są szczęśliwe, wesołe robią miny. Pozaleckie chłopaki okręczą wszystkie dziewczyny. Szykuje garnitur, mucha krawat do białej koszuli i licz perfum, bo pewnie na pan, pannę Andzie do siebie przytuli. A dzisiaj żona grają, bawią się panie, panowie, takie wspaniałe zabawy nie zapomina człowiek. Wesołe robią miny. Pozoreckie chłopaki obtańczą wszystkie dziewczyny. Tam na balu jest gości bez liku. Sołtysowa i mąż pierwsza para. Żywy Jurek, choć tańczyć nie umie, panny prosi i bardzo się stara. A dzisiaj w żorach grają, bawią się panie, panowie. Takie wspaniałe zabawy nie zapomina człowiek. Dziewczęta są szczęśliwe, wesołe robią. Pozoreckie chłopaki obtańczą wszystkie dziewczyny. Proszę Państwa, musimy o jednym fakcie wspomnieć. Niedawno był 1 września, dzisiaj już 22, a gdzie wakacje już minęły, ale zostały wspomnienia. No jakie mogą mieć głównie mężczyźni wspomnienia? Oczywiście wakacyjne dziewczyny. O takiej właśnie wakacyjnej dziewczynie nasza następna piosenka. Prosimy. Tamtej cepci moro, czerwony kwiat, śpiewać głosy swe, a muzyka.
Wielkie wyzwanie, dlatego musiał być Łuczek HBO. Proszę Państwa, wiemy, że są różne zawody na świecie. Praktycznie z kim by się nie zgadzał, każdy zawód jest najważniejszy. Ale zawód kominiarza, proszę Państwa, to jest chyba najważniejszy. Teraz to serdeczko o jednym kominiarzu. On chyba pochodzi z Żory. Zapraszam. Istnieć, kominiarz musi być. Bez kominiarza wcale nie dałoby się żyć. Uczciwa to jest praca, na pracę mówię wam. Gdy komin się zatyka, przybywa wtedy ja. O kominiarci samą ja mam. I na czyszczeniu kominu się znam. Swoją miodą ruszam w dzielnicu. I złotówę ci zbieram twój trup. Oto miniarski zawód ja mam. I na czyszczeniu kominu cię znam. Swoją miodą ruszam w dzielnicu. I złotówę ci zbieram twój trup. Sąsiadeczce kominek zatkał się. Nie poprosiła męża, nie poprosiła mnie. Szanowne drogie panie, gdy komin zatka się, wołajcie kominiarza, wołajcie właśnie mnie. Bo kominiarski zawód ja mam. I na czyszczeniu kominu się znam. Swoją miodłą ruszam w tym lipcu. I złotu weci zbieram na twój trup. Bo kominiarski zawód ja mam. I na czyszczeniu kominu się znam. I swoją miodłą ruszam w dzielnicu. I złotu weci zbieram na twój trup. I swoją miodłą ruszam w tym lipcu. I łotóweczki zbieram za swój krok. Bo kominiarki zawód ja mam. I na czyszczeniu kominu się znam. I swoją miodłą ruszam w tym lipcu. I łotóweczki zbieram za swój krok. I złotóweczki zbieram za swój trup. I złotóweczki zbieram za swój trup.
proszę Państwa, a teraz utwór dla wszystkich pań, Moja dziewczyna. Dzień chodzę do roboty, ja w dół zaprzęgu czuję się. To w piątek na nic nie mam już ochoty, choć wiem, że w sobotę spotkam się. A moja dziewczyna jak malina, we ciało wygina w dół. Te oczy, te włosy i leci mi ścina, ten piór i ten cały dół. A moja dziewczyna jak malina, we ciało wygina w dół. Te oczy, te włosy i leci mi ścina, ten piór i ten cały dół. Sobotę w dyskotę przegwarną, ma dziewczyna prezentuje się. Każdy chłopak chciałby ją przygarnąć, lecz wie, że ona kocha tylko mnie. A moja dziewczyna jak malina, te oczy, te włosy i leci mi ślina. Dziewczyna jak malina, przedziało wygina w pół. Ten oczy, ten młodości mej, darliwy, gorący. Porwał na szary dni, na wyspy pełne słońca. Ja Bóg naleczał nas, miłości tu namiętność. Czy dziś jeszcze szansę mam, by porwać, by wzruszyć, by stworzyć? Czy dziś w uśmiechu dnia potrafię tą radość pomnożyć. Węglonych snur, i na ten spobielały. Łomy nadziei wiódł, prowadził nas nieśmiały. Tam, gdzie muzyki dźwięk i ludzie rozśpiewani, wciąż jeszcze czekali. Czy dziś jeszcze szansę mam, by porwać,
być róży, być Boży. Żyli, żyli w posiłku dnia. Być róży, być Boży. Zespół ludowy, Szkoła Gospodyń z gminy Kornowac, z miejscowości Kobyla.
nazywa się zespół Kobylanki. Chcę powiedzieć, że to takie roczne dzieciątka. Dopiero rok śpiewają.
dziękuję za głosy prawa, proszę Państwa. Jeszcze jest taka jedna mała okazja. Nasza Pani Marysia Święty z Kobyli. Pani Marysia, Pani się pokaże, Pani Marysia, chociaż z tyłu niech ludzie zobaczą. Umiała wczoraj urodziny i to było tylko parę godzin. Ja bym chciał dla niej zaśpiewać jedną zwrotkę 100 lat. I bardzo bym prosił o pomoc naszych ludzi. Panie Marysiu, Pani, my nie widzimy Pani. Ja Panią widzę, a ludzie nie. Niech Pani powstanie, bardzo proszę. Uwaga. Otóż zbliżamy się powolutku do godziny 18, a obiecaliśmy Państwu, że w tych okolicach poznamy wyniki dzisiejszego konkursu. Zanim to jednak nastąpi, bardzo prosiłabym, żeby przedstawiciele, czyli przewodniczące każdego koła gospodyń wiejskich, które tutaj dla Państwa specjalnie przygotowywały stanowiska, podeszły tutaj do nas na pod scenę i za chwileczkę będzie takie ogólne wręczenie nagród, właśnie odbywało się na scenie, ale zapraszamy wszystkie panie przewodniczące tutaj do nas. Póki to jednak nastąpi, drodzy Państwo, mamy małą niespodziankę. Pozwolę sobie zaprosić teraz na scenę pana senatora Adama Zdziebło, bardzo proszę. I pan Adam podąża tutaj do nas wraz z panią Jadwigą. Czego będzie dotyczyła owa niespodzianka? Drodzy Państwo, pani Jadzia właśnie zapytała, co się dzieje, bo ona nie wie, bo to naprawdę, dla niej to jest kompletna niespodzianka i proszę sobie wyobrazić, że pan senator, no z takich rąk dostać nagrodę, to sama po prostu przyjemność, pan senator uhonoruje teraz panią Jadwigę Gajewską, która jest reprezentantką Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, specjalnym medalem. To będzie medal zasłużony dla rolnictwa i z rąk pana senatora otrzyma go pani Jadwiga. Brawa! Dziękuję bardzo. Naprawdę jest to dla mnie bardzo wielka, miła niespodzianka. Zresztą wszystkie moje panie z kół gospodyń wiedzą, że no kocham ich wszystkich, kocham rolnictwo, kocham wieś, kocham folklor, kocham w ogóle wszystko. Co nasze, co wspólne, co śląskie i co polskie. Dziękuję bardzo. Oj, a to miło, że dzisiaj naprawdę było widać z takim sercem, z takim zaangażowaniem pani Jadwiga tutaj prowadziła poszczególne występy naszych wspaniałych gości, którzy tutaj specjalnie dla Państwa z tej sceny śpiewali. Naprawdę kawał serducha tutaj na tej scenie pozostał. No to co, drodzy Państwo, teraz taka kulminacja. Wszyscy czekamy na to, żeby dowiedzieć się, czy koło, który dzisiaj tutaj był reprezentowany z tylu miejsc, jest po prostu najlepszy. Ale ja tego niestety jeszcze nie mogę powiedzieć, bo my tu mamy osoby, które są do tego upoważnione i taką osobą przede wszystkim jest przewodniczący komisji pan Remigiusz Rączka, którego teraz zapraszamy. Panie Remigiuszu, kilka słów. To teraz będzie na mnie, ja? Sztyrek oceniało, a ja bym na ten najgorszy. Kochani ludkowie, tak na początek to chciałbym powiedzieć, że Jerzek Fezrod z tego, że jak stoję na tej binie, to dzisiaj w 2013 roku możemy gadać o tym, możemy gadać przede wszystkim po naszemu, czyli po śląsku.
możemy prezentować swoją twórczość, to co mamy w sercach, czyli to, że są mychany sami. I to jest chyba najpiękniejsze, bo były takie czasy, że mama mi zawsze mówiła, Eno się nie odzywaj, jak my Kaś jechali, nie? Ale po jednym zdaniu nad morzem zaraz nas wykapowali, nie? Że ze Śląska. Chyba nie musiałbym tłumaczyć, jak to było. W szkole nas tępili, żaden się nie śmiał odezwać, a dzisiaj możemy z głową do góry podniesioną powiedzieć Jerzy Hanysy. I ja też wcale się tego nie gańbuję się, że godom, nie gańbuję się, że jem rolady, kluski, inksze dobroci, co zresztą po mnie widać. Mam też ta możliwość kultywować te wszystkie piękne tradycje, a muszę wam powiedzieć, że Kołocz to nie ino jedzyni, to nie ino maszkecyni, ale to jest przede wszystkim cała ta otoczka, bo Kołocz to muszą być te produkty, trzeba ten ser łokrzoć, trzeba ten mak zebrać, trzeba ta posypka potem zrobić, trzeba może z młyna wziąć ta mąka i to jest najpiękniejsze, że ten Kołocz trzeba od tej kury kierolotę po placu, od tej szczęśliwej kury mieć to jajco, nie? I to jest najpiękniejsze, że ten Kołocz tworzy taką całość. No i przede wszystkim, jak się kierzyni, to przecież się jedzie z Kołoczem. Nie wiem, czy znacie te piękne tradycje, nikandzi godają, że jedzie się z paradnym Kołoczem, umie się godo, że z bumsem, a jeszcze kaindzi jest tak zwany polterabend, nie? Także kaj się praktycznie nie zajrzy, tam jest troszkę inaczej. Dzisiaj oceniając, też była ta różnorodność. Bo były kołoczki okrągłe, były kołocze normalne, ale to jest naturalne, że Śląsk jest różnorodny. I tak jak powiedział, że niedawno Markowi Szołtyskowi go domu tak, Marek, słuchaj, nie da się wciepnąć do jednego miecha śląskiej gwary. My go domy inaczy, w piekorach go dają blank inaczy, a na cesarskim też inaczy. I tak to już jest, że ja go dom strum, w Katowicach drzewo, że ja go dom inaczy, Tworkowie może pieką okrągłe kołoczki, a w Kokoszycach normalny kołocz. Na cesarskim może bez deki. No i to jest właśnie najpiękniejsze w tym wszystkim. Mom recht. A najpiękniejsze jest to, słuchajcie, że chcemy flejgować te wszystkie nasze cudowne tradycje i moja prośba, żeby poklaskać odtwórczyniom, to są oczywiście przedstawicielki, i mogę powiedzieć, że na kołoczek gęba skoczę. A dobry kołocz nie jest zły. I dobry kołocz zawsze się dźwignie. Mój starzyk jak się żenił, to do kołocza w los. Ale kołocz się dźwignął, bo kołocz jak jest świeży, to się dźwignie. Także kochani ludkowie, żeby nie przeciągać, ocenialimy dwie rzeczy. Ocenialimy smak, ta posypka, ten wygląd. Zresztą widzieliście, jak my sam maszkiecili pod tumbiną, nie? Gęby całe od cukru były. Ale ocenialiśmy też stanowiska i piękniście to wszystko przyrychtowali, ale chcieliśmy przyznać jedne stanowisko, właściwie nagroda jednemu stanowisku. A więc tak, jury w składzie pan Bogdan Marcinkiewicz, poseł. Brawa! Brawa! Pan senator Adam Zdziebło, specjalista, cukiernik, pan Tomek Witoszek i jo, Remigiusz Rzączka. Jednogłośnie my twierdzili, że najpiękniejsze stanowisko miało koło gospodyń z pogrzebienia. Brawa! Zapraszamy przedstawicielkę po odbiór nagrody. O, jest z nami pani z koła gospodyń wiejskich w pogrzebieniu. I proszę bardzo, członkowie jury, pan senator, wręczamy nagrodę. Ale się panie postarały. Teraz się będziecie kawa parzyć. Na zebraniach KGW. Gratulacje jeszcze raz. Chciałbym jeszcze powiedzieć, panie, że kołocze były w tym roku, zaskoczyło nas pora rzeczy, nie? No, szanowni państwo, był kołocz z szekuladą. No, taki nowoczesny. I był jeszcze jeden. To nie jest nowoczesny z szekuladą. Nie? Ale nas zaskoczył. Ale nas zaskoczył. A, no to nie jest wiedla. Jest
Ten kołocz się piecze przed weselem i wiezie się go do młodej pani. Bo to nie jest taki tani, a ta masa to też dość kosztuje. Droższe wychodzi niż siry. I tak na bogato. Tak. Na bogato. I to się do młodych pań wozi. I kołocz. Przepis jest ze świerklon, ja? To jest ze świerklon, ale to jest od cukiernika austriackiego. No. To musiała starka jakaś tam... Temu cukiernikowi ten przepis, tak wiecie. Bo z przepisami, słuchajcie, to nie jest łatwa sprawa. Ja kiedyś, jakże chodził też po weselach, to była taka kucharka, co za życiem zeszyt nosiła. Taki heft z przepisami, nie? Ona z tego heftu nic nie dała zajrzeć, nie? A jak czaskała szpajza, bo im rzeczy takie troszkę wymyślate, to się zawierała. Nic nie szło podejrzeć. Ja taki, że się lubię dzielić wiedzą. A dzisiaj musimy się w końcu podzielić, kto wygrał, nie? Tak jest. Wybór był tak trudny, słuchajcie, że nie wybraliśmy trzeciego miejsca. Bo są dwa... No właśnie. Dwa miejsca ex aequo, ale zaczniemy od drugiego miejsca. Drugie miejsce zajęło koło gospodyń wiejskich z Kokoszyc. Brawa! Gratulujemy, słuchajcie, naprawdę nie było prosto, nie było prosto, ale udało się. Słuchajcie, ja z tego myślenia aż mi knefel odpadł. Ja mam dzisiaj ja. Ja? Kieroś mnie tam musiała drapnąć, przycisnąć za fezy, nie wiem, Kaś śleciał. No i pierwsze miejsce ex aequo, tak jak my powiedzieli. Koło gospodyń Moszczenica i Osiny, brawa! Kochani ludkowie, ale chcemy podziękować wszystkim zespołom. To nie jest tak. Zawsze musi ktoś wygrać, a są jedno trzy miejsca, nie? Wszystkie kołocze były dobre. Także jeszcze raz wam dziękujemy. Może jeszcze raz takie naprawdę nagrodźcie. Poklaskajcie. Tak jest, brawami. Zasłużyły. Wszystkie. I czekamy do przyszłego roku na kołocze. Ja obiecuję już pościć do przyszłego roku. A jeszcze nie wiem, czy mnie zaproszą. Jeszcze raz dziękujemy. Brawa, brawa, jeszcze raz brawa. Dziękujemy bardzo serdecznie panu Remigiuszowi. Naprawdę, drodzy państwo, nie było prosto wybrać te najlepsze kołocze. Ja jestem świadkiem tego, jakie tam za kulisami odbywały się ciężkie boje. Ja myślę, że ten guzik to chyba niekoniecznie przy jakimś stanowisku, tylko podczas właśnie próby oceny dokonań pań i pań współpracownic. Wielkie, ogromne brawa. Dziękujemy, zapraszamy w przyszłym roku znowu. Dziękujemy serdecznie. Drodzy państwo, ale to nie koniec atrakcji, które myśmy tutaj dla państwa dzisiaj jeszcze przygotowali, bo jak było mówione na samym początku, mamy dzisiaj taką ogromną fetę śląskiego humoru, śląskiej pieśni. No i już za momencik, już za chwileczkę kolejny zespół. Zespół, który jest państwu bardzo dobrze znany, ale ja myślę, że trochę więcej o tym zespole opowie na pewno nasza dzisiejsza laureatka, która naprawdę, to było dla niej wielkie zaskoczenie, otrzymała tak wspaniały medal za zasłużone, naprawdę zasłużone relacje tutaj i krzewienie tej śląskiej kultury. Pani Jadwiga za momencik tutaj na scenę wystąpi, by zapowiedzieć ową perełkę, która wieńczyć będzie dzisiejszy trzeci festiwal regionalny kołocza śląskiego, a właściwie kołocza swojskiego. To już za momencik, już za chwileczkę, bo widzę, że tutaj jeszcze panowie z jury, czyli pan poseł i pan senator wręczają honorowe dyplomy oraz kwiaty. No jakże by to mogło być, żeby piękne kobiety, które stoją na tej scenie, nie dostały równie pięknych kwiatów. To są takie nasze śląskie kwiatuszki tutaj. No coś cudownego. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również uda nam się zaprosić absolutnie wszystkie najlepsze gospodynie i wszystkie najlepsze koła gospodyń wiejskich po to, żeby móc tutaj skosztować ich kolejnych wypieków. A na pewno te panie, które razem z nami są na scenie, one już zakosztowały tej sławy i na pewno w przyszłym roku też tutaj do nas przyjdą. Miejmy taką nadzieję, panie Remigiuszu, prawda? No warto będzie skosztować kolejnych wypieków. Ja myślę, że ci, co nie zajęli żadnych miejsc, że się nie pogorszą i przyjadą w przyszłym roku. Przyjedziecie.
Bardzo się cieszymy. Dziękuję. Mediom, które tutaj nas wspierali w tej akcji, przede wszystkim lokalnym mediom, ale także Telewizji Katowice i Radio Katowice oraz Dziennikowi Zachodniemu. I dziękujemy także wszystkim sponsorom, którzy pomogli zorganizować dzisiejszą tak wspaniałą imprezę. A tutaj panie teraz szeroki uśmiech, drogie panie, to się ukaże i w telewizji. Radio nie będzie widać, ale może słychać, ale w każdym razie i w Dzienniku Zachodnim. Piękny uśmiech, piękne panie. Nasze panie, ale drodzy państwo, proszę się teraz uśmiechnąć, bo kto wie, może się ktoś rozpozna w najbliższej audycji wtedy, kiedy będziemy prezentować relacje z dzisiejszego festiwalu Kołoczas. Dziękujemy. No, atrakcji, która już tutaj jest normalna, już tutaj za chwileczkę na tej scenie będziecie oglądać. Szanowni Państwo, kto z Państwa jeszcze nie miał okazji być na występach zespołów, który tutaj za moment za gości, a to oni są właśnie w tej rządkiej ziemi, no to tym bardziej zapraszamy do zobaczenia ich występu. Będzie tego posłuchać, będzie na co popatrzeć. Także proszę się jeszcze nie wychodzić, proszę tutaj razem z nami zostać. Ubolewamy bardzo, że ktoś nie zdążył kupić takiego kołocza, to naprawdę nie pozostaje nic innego, jak tylko to, żeby przyszedł tutaj raz wrócić i spróbować kolejnych wybiegów. A ja już teraz bardzo serdecznie zapraszam.